Trafił swój na swego. Niech pan ją już stąd zabierze. Wiesz co? Nie znoszę ludzi twojego pokroju, a zwłaszcza takich wulgarnych. Co? Wulgarnych? W rolach głównych. Perła. Odcinek 49. W pozostałych rolach. Ustal datę, żebym mogła przygotować się do ślubu. Nie ożenię się z tobą. Wiesz, że mam sposoby, żeby cię przekonać. Rób, co chcesz, ale ty też na tym stracisz. Będę miał władzę. Nie powinnaś robić sobie ze mnie wroga. Kochanie, nie złość się. Chcę, żebyś się dobrze czuł. To idź do siebie. Mam ochotę spać sam. Wynocha. Dobry wieczór. Przyszłam zapytać Oktawia, czy jutro mogę wyjechać na wieś. Pewnie już leżał w łóżku. Nie spał. Przepraszam. Chodźmy. Wszystko mi pan wyjaśni. Nie lubię się kłócić, kiedy ktoś prowadzi samochód. Opowiedziałam ci o sobie, a ty pobiegłeś na skargę do Roberta. Rozczarowałeś mnie już pierwszego dnia, tato. Przyznaję, ale zrozum mnie. Jesteś moją córką. Nie chcę, żebyś się pakowała w kłopoty. Po co to zrobiłeś? Potrafię sobie radzić. Kto cię tak skrzywdził? Od tej pory będziesz pod moją opieką. Jesteś powodem, dla którego żyję. Obiecaj, że nikomu nie zdradzisz mojej tajemnicy. Przynajmniej na razie. Zrób to dla dziecka. Daję ci słowo honoru. I co, miałam rację?
Zabiję ją. Spokojnie. Nie wierzę. Jeśli nie przekonasz Oktawia do ślubu ze mną, póki żyje, niczego pani nie zabraknie w tym domu. Dlaczego tak pani zależy na tym ślubie? Chcę mieć znane nazwisko i należeć do tej klasy. Oktawio jest biedny. Już nie. Będzie miał pieniądze i władzę. Przekonaj go. Inaczej wszyscy się dowiedzą, że urodziłaś bękarta. Nikomu się nie przyznałam, ale wiem, że ty mnie zrozumiesz. Co ci jest? Kochanie, mów. Mam problem. Pokłóciłaś się z narzeczonym? Chyba nie. Jestem w ciąży. Co? Widziałam ich obejmujących się. Są kochankami. Proszę mnie puścić. Utnę ci ten zatruty jadem język. Ależ pan doktor nie jest do tego zdolny. Co się tu dzieje? Nie wierz jej, to wariatka. Julieta była z panem doktorem? Widziałam, jak się obejmowali. Nieprawda. Prawda. Cisza. Cezar, chodź ze mną. Uspokój się. Idź do siebie i nie daj się sprowokować. Chodźmy. Szybciej. Co widziała Rosenda? Jak się obejmowaliśmy. W twoim wieku. Chwileczkę. Twoja wnuczka ma rację. W tym domu trzeba uważać. Chyba nie myślisz, że ja i Julieta... Wiedziałam o tym od początku. To nie tak. Pocieszałem ją. Biedaczka czuje się osaczona i rozumiem ją. Jedno ci powiem. Nie jest już sama. Będę jej bronił jak własnej córki. Jasne? Martwię się o ciebie, Rosendo. Jesteście bandą hipokrytów. Julieta to bezwstydnica. Była z tym staruchem w sypialni. A wy co na to? Przestań. Pozwalacie jej robić, co chce. Pożałujecie tego. Udowodnię, że to wredna żmija. Uspokój się. Dosyć. Boję się. Chciałam, żeby dziecko było moim szczęściem, ale Alexis go nie chce. To delikatna sprawa. Musicie to przemyśleć. Ja nie muszę. Urodzę je. Nawet wbrew całemu światu. Powiedz cioci, że będziesz tęsknił. Ja na pewno więcej. Jedź ostrożnie. Nie martw się, ciociu. Pamiętaj, że moja przyjaciółka zginęła w wypadku. Gotowa? Mam spotkanie z pewnym młodzieńcem. Dobrze, że to pan ich zawiezie. Będę spokojniejsza. Jedziemy? Tak. Na razie. Powodzenia. Sama widzisz, jak on ją kocha. Zapomnij o nim. Ta nienawiść cię zniszczy. Biedna Patricia. Nie chcę nawet myśleć, co będzie, jeśli wyniki badań wykażą raka. Nie układało się między nami, ale nigdy nie życzyłem jej czegoś takiego.
Nunca. Musimy poczekać. Julieta wyjechała z Roberto. Odwieźli dziecko na wieś. Kiedy wraca? Na razie nic nie zrobimy. Teraz będzie wracała do domu jeszcze później. Sprawdzaj jej rozkład dnia. Musimy ich rozdzielić. Niedługo wrócę. Jadę do lekarza. Umówiłam się z mężem w klinice. Dziękuję. Dzień dobry. Gdzie pani Patricia? Tutaj. Zaraz jedzie do lekarza. Możesz odejść, dziękuję. Słucham cię, Mercedes. Wychodzisz. Może wrócę później. Nie będę ci zabierała czasu, skoro jedziesz do lekarza. Smutno mi, kiedy zostawiam dziecko. Enriquito potrzebuje świeżego powietrza. Dobrze robisz, wywożąc go z miasta. Przywiozłem cię tu, żeby porozmawiać. Mów. Tak tu ładnie, że staje się romantyczny. Dlaczego wczoraj wystawiłaś mnie do wiatru? Wyszłaś, zasłaniając się Cezarem. Proszę. Porozmawiajmy, zanim zjawi się pańska żona. Widział pan wyniki badań? Tak. To coś poważnego? Niestety tak. Pańska żona nie przychodziła regularnie na badania. Dlaczego do tego dopuściła? Wiele kobiet nie przywiązuje wagi do tych spraw. Z prześwietlenia wynika, że guz jest duży i rozrasta się. Co robić? Trzeba operować. Może uda nam się powstrzymać przerzuty. W porządku, rozumiem. Ale pytam po raz ostatni. Zostaniesz moją żoną, czy nie? Tak. Poważnie? Tak. Naprawdę wyjdziesz za mnie? Oczywiście. W jakim języku mam to powiedzieć? Chcę za ciebie wyjść. Doskonale. Będziemy razem na zawsze. Kocham cię, ubóstwiam cię. To nie jest twoja kolejna pułapka? Boję się ciebie. Przysięgam na mojego anioła stróża, który na pewno nas śledzi, że to nie podstęp. Wyjdę za ciebie. Dobrze, ale nie uwierzę, dopóki nie zobaczę twojego podpisu w Urzędzie Stanu Cywilnego. I w kościele. Gdzie chcesz? Pobierzmy się jak najszybciej. Chcę być twoim mężem. I ojcem mojego dziecka. Pewnie, że chcę być ojcem Enriquito. Powiem wprost. Bardzo proszę. Gdyby pani częściej przychodziła na kontrolne wizyty, wiem, że zachowywałam się nieodpowiedzialnie i to przez wiele lat. Wyniki wykazały zaawansowanego raka. Musimy zrobić operację, żeby rak nie zaatakował innych organów. To na pewno rak? Niestety. Po operacji nie będę już prawdziwą kobietą. Operacja wcale tego nie oznacza. Nadal będzie pani kobietą. Po prostu nie będzie pani mogła mieć dzieci. Teraz trzeba ratować pani życie. Dopiero co go zabrali, a ja już za nim tęsknię. Co mój Enrique teraz porabia?
Proszę, nie mów o nim przy mnie. Nie obchodzi mnie. To ty o niego zapytałaś. Zapytałam o twoją rodzinę, nie jego. Miałam na myśli Rosendę, Alexisa, Octavia. Enrique też należy do mojej rodziny. Nie obchodzi mnie. Zauważyłam, że Octavio jest ostatnio sam. Doradź mu, żeby ułożył sobie życie. Ożenił się. Od kiedy to tak cię interesuje mój syn? Robię to z nudów. Operacja jest prosta. Na szczęście medycyna bardzo się rozwinęła w tej dziedzinie. Po chemioterapii wypadają włosy. Odrosną, proszę się nie martwić. Proszę nie tracić nadziei. Boję się. To normalne. Wiele osób udaje nam się uratować. Dziękuję. Zostańmy tu jeszcze. Dobrze się tutaj czuję. Jedźmy już. Obiecuję, że nie zrobię niczego wbrew twojej woli. Pragnę cię, ale zachowam się jak dżentelmen. Obiecuję. Wiem, ale chcę już jechać. To znaczy, że mi nie ufasz. Boję się siebie, nie ciebie. Nie wiem, czy nadal będę umiała zachowywać się jak dama. Rozumiesz? Nie. Nie udawaj. Nie chcę awantur. Rosenda może się pojawić. Muszę pogadać z Alexisem. Co się stało? Gina była u mnie wieczorem, kiedy wyszliście. Powiedziała, że jest w ciąży. Wiem. Rozmawiałam z Alexisem. Nie zmyjesz mu głowy? Nie martw się, chcę im pomóc. Moja siostra jest przerażona. Uważam, że on powinien być przy niej. Roberto! Zdezynfekuj się, jakaś wesz przyczepiła się do ciebie. A nie mówiłam? Pójdę po Alexisa. Kiedy operacja? W poniedziałek. Lekarz twierdzi, że Patricia z tego wyjdzie. Na pewno. Jest przerażona, ale lekarz dał jej nadzieję. Musisz jej okazywać miłość. Powtarzaj, że nadal będzie kobietą, że ta operacja niczego nie zmieni. Wiem, jakie to dla niej ważne. Biedna mama. Proszę, żebyście ją wspierali i nie załamywali się przy niej. Mylisz się, jeśli myślisz, że mam do ciebie żal. Przyszedłeś do mnie? Nie, do Alexisa. O czym chcesz z nim rozmawiać? To nasze sprawy. Roberto, co tu robisz? Szukałem cię cały dzień. Witaj, kochanie. Masz chwilę? Trochę później. Teraz spotkam się z Alexisem. Mamy do omówienia sprawy osobiste. Chodźmy do gabinetu. Zamknij drzwi. Wiesz, w jakiej sprawie przyszedłem. Julieta mi powiedziała. Nie powinieneś się mieszać, to nie twój problem. Ale wtrącam się. Nie przyszedłem się kłócić, tylko znaleźć rozwiązanie. Ta sprawa dotyczy mnie i Ginny. Nikogo więcej. Nie zachowuj się tak, bo ci przyłożę. To moja siostra, więc to również mój problem. Jasne? Zostaw go. Porozmawiajcie spokojnie. Nic mi nie jest. Martwię się o ciebie.
Nie ma powodu. Powinnaś odpocząć i uspokoić się. Dziwne, ale jestem spokojna. Wszystko będzie dobrze. Boisz się? Tak. Operacje mnie przerażają. Kocham cię, mamo. Ja ciebie też. Wiem, że ją kochasz, ale niczego nie rozumiesz. Absolutamente nada. Alexis, chcę porozmawiać. Nie dzisiaj, tato. Musimy pogadać. Dlaczego wyszedł? Nie skończyłem rozmowy. Nie masz prawa go naciskać. Mam, bo chodzi o moją siostrę. Przestań. Zadałeś sobie kiedyś pytanie, co się działo z dziewczynami, które uwiodłeś? Może masz gdzieś dziecko? Racja. Nie pomyślałem o tym. Te dziewczyny mogły przeze mnie cierpieć. Dla ciebie kobiety są przedmiotami. Tak było, kiedyś. Nigdy wcześniej nie byłem zakochany. A gdybyś miał dziecko? To niemożliwe. Zawsze się zabezpieczałem. Byłem odpowiedzialny. Skoro tak mówisz, ale to ci nie daje prawa awanturować się i krzyczeć na Alexisa. Racja. Powiedz, byłaś w takiej sytuacji? O czym rozmawiałeś z Roberto? To nasze sprawy. Julieta była przy waszej rozmowie. Ufasz jej bardziej niż własnej rodzinie? Panie Fantini, chce pan porozmawiać teraz czy jutro? Wolę teraz, jeśli masz czas. A my napijemy się kawy. Później, bo teraz idę z bratem porozmawiać. Felipe. Evodio się odzywał? Nie. Hola. Buenas noches. Dobry wieczór. Siéntate. Siadaj. No, ya no volví. Nie dzwonił. Czy to nie dziwne? Nie obchodzi mnie to. Przestał nas dręczyć. Nic mi nie jest. To sprawy osobiste. Wiem, wolisz się zwierzać Juliecie niż własnej siostrze. Znam cię dobrze. Naprawdę nic mi nie jest. Nie wyjdę, dopóki mi nie powiesz. Chcesz wiedzieć? Rozmawialiśmy o przyszłej inwazji UFO i o Marsjanach, którzy urządzają Igrzyska Olimpijskie w Meksyku. Przestań, mów poważnie, bo co? Bo popamiętasz. Mam dość rozkapryszonej dziewczynki. Nie wtrącaj się do moich spraw. Czekałam na ciebie. Ty też, Brutusie? Ja też, Głuptasie. Chcę pogadać. Wszystko gotowe. Juvenil International może zacząć działalność. Martwi mnie krajowa firma. Pamiętaj, że masz obowiązki wobec mnie, a nie całej reszty. Teraz musisz się zająć moimi sprawami. Po co ten pośpiech? Będzie pan konkurował na rynku międzynarodowym z wieloma silnymi firmami. Wszystko trzeba zaplanować. Proszę mi zaufać, nie zawiodę pana. Jasne? Tak. Nie unikniesz problemu. Roberto się wtrącił, bo martwi się o siostrę. Gina cię nie obchodzi? Jest dla mnie wszystkim. Wiem, jak się czujesz, ale wiem też, jak czuje się ona.
Potrzebuję cię. Ty też chcesz nas pożenić. Nikt nie chce cię do niczego zmusić. Ale problemów się nie unika, tylko rozwiązuje. Porozmawiaj z Roberto albo z Giną. Kochasz ją? Nie wiem, czego chcę. Chciałbym zniknąć z powierzchni Ziemi. Co pijesz? Mocną kawę. Dla mnie to samo. Przepraszam cię za moje zachowanie. Nie ma sprawy. Julieta nas umówiła, bo chce wiedzieć, co zamierzasz. Na razie nie mam pojęcia, co robić. Kocham twoją siostrę, ale nie jestem przygotowany do roli ojca. Wybacz, że to mówię, ale Julieta prosiła, żebym był szczery. Okropnie się boję, Roberto. Nie chodzi o strach, ale jeszcze nikt nie rozmawiał z Julietą i całą resztą. Muszę wiedzieć, czy interesuje was te 10% zysków. To doskonała oferta. Ja się zgadzam. Mam tylko jedną wątpliwość. Jaką? Skąd weźmiesz pieniądze? Nie martw się, nie napadłem na bank. Udało mi się załatwić korzystny kredyt na mój projekt. Jaki projekt? Chcę podbić Europę produktami Juvenil. Dziękuję. Gina musi zrozumieć, że nie jesteśmy przygotowani do roli rodziców. Dziecko to nie zabawka. Zgoda. Chcesz, żeby dokonała aborcji? Nie wymawiaj tego słowa. Dziecko nie powinno się urodzić. Powiedzmy, że Gina to zrozumie i że dziecka nie będzie. Jak to się nazywa? Aborcja. Nie ma innej nazwy. Tak. Jestem trochę zdenerwowany. Gina jest moją siostrą. Nie musisz mi tego mówić. Dla mnie to nadal dziewczynka i trudno mi się pogodzić, że jest w ciąży. Rozumiesz? Przychodzę rozmawiać o interesach, a ty o małżeństwie. Małżeństwo to także interes. Pomaga stworzyć własny wizerunek. Jeśli chcesz odnieść sukces, potrzebujesz mądrej żony. Dziękuję za radę. Zastanawiałem się nad ślubem, ale nie z osobą, o której myślisz. Przyszłam ci pogratulować. Wiedziałam, że nas szpiegujesz. To dlaczego jesteś zła? Nie rozumiesz? Zawiodłam cię. Nie zemściłam się na... Mnie niczego nie obiecywałaś, a dziecko powinno mieć ojca. Uważasz, że dobrze robię? Oczywiście. Znam cię i wiem, że się cieszysz. To prawda. Kocham Roberta. Uwielbiam go. Dziękuję. To ja dziękuję, że porozmawiałeś ze mną szczerze. Do jutra. Poczekaj, mam prośbę. Nie idź do mojej siostry, jeśli nie masz na to ochoty. Pamiętaj, że wkrótce przyjdzie na świat twoje dziecko. Alberto? Tak. Jeśli się zmienię po operacji, będziesz się mnie wstydził?
Dla mnie na zawsze pozostaniesz najładniejszą i najbardziej elegancką kobietą na świecie. Boję się, że jesteś ze mną z litości, nie z miłości. Daj spokój. Powiedz to jej, nie mnie. Ostrzegam cię, zostaw Julietę w spokoju. Ty też bronisz tej wiedźmy? Pogódź się z tym, że Roberto ją kocha. Gdzie twoja godność? Zapomnij o nim. Nigdy. Nie zostawię go jej. Zatruję im życie. Będą żałować, że się poznali. Wielkie dzięki. Nie zostanę na śniadaniu. Całą noc myślałem nad czymś i mam pytanie. Pytaj, o co chcesz. Enriquito Gomez, tak się nazywa dziecko? Tak. Z jakiego powodu? Jestem Pablo Gomez. To moje dziecko. Co? Mam dość, Julieto. Nie chcę być dłużej szoferem. To moje dziecko. Mam do niego prawo. Rozmawiałem z nim. Co powiedział? Nie pozwalam ci przyjmować tego typka w moim domu, jasne? Słyszałeś? Wynoś się. Jesteście chorzy z nienawiści. Pójdę już. Przyjdź do mnie. I tu. Nie jestem pamiętliwy, zapraszam i ciebie. Na co? Na mój ślub z Julietą. To niemożliwe. Dlaczego? Bo tobie się nie udało? Kochamy się i bierzemy ślub. Nic na to nie poradzisz. Pewnie, że cię kocha. Dałeś jej tyle pieniędzy. Gratuluję, Roberto. Może otworzymy szampana? Roberto jest dla nas zerem, zwykłym zdrajcą i odszczepieńcem. Byłem taki, kiedy robiłem to, co chciałeś. Ale zdałem sobie sprawę, że nienawiść mnie nie uszczęśliwia. Wynoś się stąd, zdrajco. Wstydzę się ciebie. Wyrzekam się takiego syna. Nigdy więcej tu nie przychodź. Chodź, Gina. Byłeś zbyt ostry. Przeciwnie. Ten drań nie zasłużył, żeby się urodzić. Niech go szlak trafi. Tak, jestem ojcem Enriquito. Julieta wstydzi się mnie. Chyba mnie uwierzysz. Nie kłamię. Mam tu akt urodzenia dziecka. Proszę spojrzeć. Zaraz. Napisali tu, że jest ojcem Enriquita. Sama się w to wpakowałam i będę tego żałować do końca życia. Chyba mi wierzysz. Spotkajmy się w barze za pół godziny. Nie uwierzysz. Roberto jest inteligentny, potrafił się ustawić. Nawet teraz jesteś z niego dumny. A on cię zdradził. Jesteś do niczego. Pozwoliłeś sobie odebrać Julietę. Nie radzisz sobie nawet z kobietami. Za to on dobrze ulokował swoje uczucia. Różnica polega na tym, że ja ją naprawdę kochałem. A on ją wykorzystuje. Zobaczymy, jak długo wytrzymają ze sobą. Pablo, tak nie można. Przestraszyłaś mnie. Mówią o mnie. Mają na głowie ważniejsze sprawy. Powiedziałem doktorowi, że jestem ojcem dziecka.
Kochanie, posłuchaj. Zapytałem, bo mówiłaś, że to dziecko Roberta. A teraz okazuje się, że nie. Widzę, że mi nie wierzysz. Całe twoje życie to kłamstwo. Mam wątpliwości z powodu tego aktu urodzenia. Jasne. Nie wierzysz też, że jestem twoją córką? Nie mów tak, proszę. Żałuję, że cię odnalazłam. Idź już. Zostawiam ci to. Nie jest mi do niczego potrzebne. To nie koniec świata. Nie jesteś sama. Pomogę ci. Dziękuję, ale jest mi źle. Nie z powodu dziecka, tylko Alexisa. On cię kocha, ale się boi. Czego? To ja jestem w ciąży i ja urodzę to dziecko. Wiem, że łatwiej jest odejść i zostawić mnie z tym wszystkim. Mężczyzna reaguje inaczej. Alexis jest przerażony. Wstydzi się, że jest tchórzem. Dopiero przyzwyczaja się do tej wiadomości. Myślę, że zareagowałbym tak samo. Proszę przestać się zachowywać jak dzikie zwierzę w klatce. Niech mi pani nie przeszkadza i pójdzie się uczyć do siebie. Za kogo pan się uważa? Witaj, Toniu. Dobry wieczór. Proszę nas zostawić samych. Musimy porozmawiać. Przepraszam. Niech pan siada. Dziękuję. Niech pan mówi. Muszę poznać prawdę. Dobrze. Byłem profesorem w szkole, do której chodziła Julieta. Zwróciła moją uwagę. Ale to ona uparła się, żebyśmy zaczęli się spotykać. Jedz, bo musisz się dobrze odżywiać. Chcę, żeby moje dziecko było zdrowe. Nie darowałabym sobie, gdyby przeze mnie coś mu się stało. Mówisz jak prawdziwa matka. Będziesz najładniejszą ciężarówką na świecie. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Nic. Junior by cię zanudził. Tak było. Dałem się ponieść namiętności. Człowiek czasem nie myśli. Tak to jest, kiedy rzadko się to robi. Tak. Co pan chciał przez to powiedzieć? Nic. Proszę mówić. Po jakimś czasie wezwała mnie dyrektorka, mówiąc, że Julieta jest w ciąży. Byłem szczęśliwy, ale ona się zmieniła. Nie chciała mnie już. Spokojnie, proszę dalej. Przyjechałem tu za dzieckiem. Porzuciłem szkołę, żeby zostać szoferem. Mówił pan o Juliecie Santiago, czy o... Tak, o Juliecie. O tej, z którą przed chwilą pan rozmawiał. To Julieta.
Jak mogłeś mu wmawiać takie bzdury? Wyobraź sobie, że we wszystko uwierzył. Aż mi go było szkoda. Co go obchodzi cała ta historia? Kim jest, żeby wtrącać się w nieswoje sprawy? Ma na nią duży wpływ. Może nakłoni Julietę, żeby uznała mnie jako ojca. Jeżeli go nie przekonałeś i nie kupił tej bajeczki, już po nas. Wtedy będziesz miał ze mną do czynienia. Z doktorem Altamirano. Proszę przekazać, żeby skontaktował się z Mercedes Santiago. Dziękuję. Roberto zawiadomił rodzinę o ślubie. Więc się zgodziła? Nie masz pojęcia, z jaką satysfakcją o tym mówił. To mnie najbardziej rozzłościło. Jeszcze dzisiaj musimy coś wymyślić, żeby się pokłócili. Najbardziej zabolało mnie, że miał wątpliwości. Dobrze wiesz, jaka jesteś impulsywna. Dlaczego nie wyprowadziłaś go z błędu? Biedaczek nic nie rozumie. Wyjdziesz wcześniej z biura, pójdziesz do domu i będziesz na nich czekał. Może wspólnie wykorzystamy ten czas? Dobry pomysł. Za powodzenie naszego planu. Oby Roberto i Julieta nigdy nie wzięli ślubu. Twój ojciec zasługuje na wyjaśnienie. Szukałem cię. Czemu? Jako dyrektor międzynarodowego Juvenil muszę z tobą porozmawiać o innym rozmieszczeniu ludzi w pokojach. U ciebie są dwa biurka? Chcesz przejść do mnie? Nie. Roberto zostanie moim doradcą. Alexis będzie wchodził i wychodził. Przepraszam cię, Jasmine, ale to ty powinnaś przenieść się do Juliety. Oczywiście. Dokąd idziesz? Muszę porozmawiać z Octavio. Mam złe przeczucia. Przestań gadać głupstwa. W takich przypadkach serce matki nigdy nie zawodzi. Przeczytaj. Dzisiaj o świcie mężczyzna wyskoczył z 11 piętra. Po co mi to dałeś? Zobacz, o kogo chodzi. Evodio Santos popełnił samobójstwo? Nie wierzę. Uważam, że ktoś mu w tym pomógł. Skąd wiesz? Nie uwierzyłem ci. Jestem lekarzem i rozmawiałem z twoim ginekologiem. Gdybyś wiedział, ile wycierpiałam, nie masz wsparcia rodziny? Na to nie narzekam. Udaję, że nie martwię się chorobą, ale boję się śmierci. Proszę, nie płacz. To rzeczywiście poważna sprawa, ale musimy wierzyć, że uda się usunąć raka operacyjnie. Lekarz powiedział to samo. Jesteś w dobrych rękach. Wszystko się uda. Dziękuję. Ale chyba nie dlatego przyszedłeś. Chciałem wiedzieć, jak się czujesz, ale też chciałbym rozwiać pewne wątpliwości. Czy dziewczynka, którą zostawiłaś w internacie, była moją córką? Złożyłam obietnicę. To znaczy, że była moją córką. To znaczy, że nigdy więcej nie wrócę do tego tematu. Wybacz.
Powiedziałem rodzinie o ślubie. Oszalałeś. Nie chcę z tym zwlekać. Najpierw musimy ocalić firmę przed bankructwem. Będziesz współpracował z Octaviem. Będę jego doradcą. Też chciałabym takiego doradcę, ale na całe życie. Powiedz, jak mogę cię uszczęśliwić? Jestem szczęśliwy, bo nauczyłaś mnie kochać. Miło, że przyszłaś. Octavio? Przepraszam, nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Przyniosłam panu dokumenty. Przyjdę później. Dziękuję. Co ona robi w twoim biurze? Przyjęła mnie sekretarka Juliety. Nie byłaś tutaj od lat. Adriana niedawno dostała ode mnie pracę. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Powiedz, skąd wziąłeś pieniądze na międzynarodową firmę? Zaufało mi kilku ludzi. Czy to nie ci sami, z którymi zadawał się twój ojciec? A gdyby tak było? Wtedy byłbyś zgubiony. Odczułam na własnej skórze sukcesy ojca. Najpierw było dobrze, ale później zmuszano go do różnych rzeczy i nie mógł się z tego wycofać. Ci ludzie nie wybaczają. Wspaniały pomysł. Wszystkim kobietom zależy na jędrnym biuście. To tylko pewne ulepszenie. Lepiej wypuśćmy całą linię do makijażu, dzięki temu dłużej utrzymamy się na rynku. Co ty na to? Ja głosuję za kremem. Po tym spotkaniu przynajmniej wiemy, że kobiety obchodzi tylko przód. Głupi. Tylko to im w głowie. Ty też. Mamo, proszę. Zrozum. Oni nie mają dobrych zamiarów. Obiecaj, że nie będziesz robił z nimi interesów. Wybrali mnie, ponieważ znają moje doświadczenie w branży kosmetycznej. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lenek.